Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach badań operacyjnych chciałam Wam pokazać sposób wyznaczania ścieżki krytycznej, czyli tak zwana metoda CPM. Tak jak tu widzicie, mamy od razu już rozwiązane zadanie, przynajmniej rozpisane to graficznie, tylko pytanie, skąd wzięły się poszczególne wartości. Na początek musimy zobaczyć, że każde kółko reprezentuje pewne poszczególne zdarzenie, czyli jakiś stan faktyczny. Między jednym zdarzeniem a przykładowym drugim zdarzeniem mamy tak zwaną czynność. Czynność to jest jakaś fizyczna, wykonana dosłownie czynność, która zajmuje określony czas. Ścieżka krytyczna może dotyczyć kwestii usmażenia naleśnika, zbudowania domu, wykonania pracy magisterskiej. Cokolwiek to by nie było, to wymaga wszystko przejścia między jednym stanem faktycznym a drugim i wykonaniem poszczególnej czynności. Nam w przypadku ścieżki krytycznej zależy na określeniu, jakie zdarzenia muszą mieć miejsca, żeby wykonać cały projekt. I teraz tak, musimy oznaczyć każde zdarzenie w postaci takiego kółka, które ma dwie przekreślone linie, takie powiedzmy ramiona na krzyż, i u góry zapisujemy zawsze symbol danego zdarzenia. Przykładowo literami oznaczać one A, B, C, D i tak dalej. Każde połączenie między zdarzeniem jednym a drugim ma swój czas. I teraz w tych trzech pozostałych kółkach, po lewej, po prawej i na dole, musimy zapisać czasy. Co to za czasy? Sobie po kolei wszystko powiem. Po lewej stronie mamy najwcześniejszy czas, kiedy można rozpocząć dane zdarzenie, może mieć miejsce, a po prawej, kiedy ono może być zakończone. Jeżeli czynność, czy tam zdarzenie A, może się mieć miejsce po zerowym okresie czasu, czy to minut, godzin, tygodni. Ja będę przyjmowała czas w tygodniach, no to jeżeli wiem, że pierwsze zdarzenie, no to nie może zacząć się ani zakończyć w okresie późniejszym niż 0 tygodni. I tu od razu odgórnie piszę 0. Dodam czas trwania 10, więc zdarzenie C może mieć najpóźniej miejsce po 10 tygodniach. Teraz tak, jeżeli zdarzenie A ma strzałkę również do zdarzenia D i czas trwania przejścia między tymi zdarzeniami wynosi 4, oznacza to tyle, że zdarzenie D mogę wykonać, może mieć miejsce maksymalnie, czyli najpóźniej po 4 tygodniach. Dlatego tu jest ta czwórka. Zdarzenie B może mieć miejsce po przejściu ze zdarzenia A do B w ciągu 4 tygodni, czyli najpóźniej 0 plus 4 daje tu 4. Czyli na razie, jak widzicie, uzupełniamy te pola prawe, czyli ten najpóźniejszy czas. I teraz tak, dalej, jeżeli powiedzmy dane zdarzenie, po nim następuje tylko jedno konkretne, bardzo łatwo się uzupełnia 4 plus 5 daje 9, potem 9 plus 13, no właśnie, tu niekoniecznie daje 28, więc tu się akurat zatrzymamy, powiemy sobie, skąd tutaj jest ta rozpiska, ale zróbmy pozostałe. Tu wiem, że jest 4, bo do 0 dodaję 4 i najpóźniej zdarzenie D ma miejsce po 4 tygodniach. Jeżeli zdarzenie C jest poprzedzane zdarzeniem A i czas przejścia to jest 10, no to najpóźniej po 10 tygodniach mam zdarzenie C. Teraz, jeżeli zdarzenie C, po nim następuje zdarzenie F i czas trwania jest 7, to 10 plus 7 daje 17. Teraz, jeżeli zdarzenie C daje jakby początek zdarzeniu G i do przejścia do zdarzenia C był czas 10, dodaję 10, mam łącznie najpóźniej po 20 tygodniach zdarzenie G. I teraz tak, mam uzupełnione wszystko, co jest przed H, przed zdarzeniem H. Mam zdarzenia F, G i E z ich czasami najpóźniejszymi. Tu 17, 20 i 9. No i oczywiście zdarzenie D, które ma ten czas 4. Teraz
w tym momencie, co tutaj wpiszemy, dlaczego tu wyszło 28, bo jeżeli zdarzenie F najpóźniej będzie po 17 tygodniach i dodam czas trwania kolejnych 11 tygodni, to tu zdarzenie H może być po 28 tygodniach lub idąc ścieżką A, C, G i, czy przez G do H, to mam 20 plus 1 będzie 21, które tutaj już tego nie rozpisałam, jak widzę. Mogę mieć też zdarzenie D, później H, ale po dodaniu 4 plus 16, czyli byłoby te 20. Jeżeli teraz zdarzenie E w tym momencie najpóźniej mam po 9 tygodniach i dodam 13 kolejnych, to najpóźniej mogę mieć po 22 tygodniach. A więc pytanie w związku z jakby z definicją samej ścieżki krytycznej, ten najpóźniejszy czas, kiedy mogę dojść do ostatniego stanu faktycznego, to jest w tym momencie najdłuższy czas, jaki potrzebny jest właśnie, żeby otrzymać zdarzenie H. I tak jak mówiłam, tu było 28, tutaj patrząc w ten sposób było 21, które jak wiem nie zapisałam akurat w tym rozpisce. Mam kolejną ścieżkę ADH, która zajmuje w tym momencie 20 lub ścieżka, która zajmuje nam tutaj na dole lecąca 22. A więc najpóźniejszy ten czas, który jest potrzebny do osiągnięcia przejścia od A do H, to 28 tygodni. A więc mogę powiedzieć, że ścieżka krytyczna w tym zadaniu to jest 28 tygodni. No i, że tak powiem, nawet już bez większego rozpisywania możemy od razu sobie stwierdzić, że tą ścieżką krytyczną jest A, C, F i H. Wszystko jest ok, bo ta jedyna ścieżka pozwala nam na osiągnięcie tego maksymalnego czasu przejścia od pierwszej do ostatniej, ostatniego zdarzenia i to zajmuje 28 tygodni. Więc to są na pewno, tylko ja wiem, że na egzaminie czy zaliczeniu wszystko musi być uzupełnione, czyli również pola po lewej stronie w każdym zdarzeniu, jak i ten element, który jest na dole. Więc wszystko trzeba teraz rozpisać. I teraz tak, ja tu zapisałam sobie, rozpisując to ręcznie, taką strzałeczkę. Dlaczego? Bo jeżeli czynność jest, czy tutaj to zdarzenie jest ostatnie i żeby do niego dojść potrzebuje 28 tygodni, najpóźniej się to kończy po 28 tygodniach, to też musi się najwcześniej po 28 tygodniach też zacząć. Ten czas tutaj jest, musi być identyczny. Jeśli ten zdarzenie jest ostatnie, to tutaj na 100% lewa i prawa strona tego zdarzenia musi być równo 0. Przepraszam, 28. Czyli no właśnie to 0, to jest różnica między najwcześniejszym a najpóźniejszym czasem, wychodzi 0. 0 nazywamy luzem, zapasem czasowym, czyli ile dni, tygodni zostaje mi maksymalnie jeszcze do wykorzystania. No tutaj, jeżeli to jest czynność, która najpóźniej się zaczyna po 28 tygodniach, to się wtedy też najwcześniej zaczyna, więc luz jest 0. Teraz cofamy się i uzupełniamy dla wszystkich pozostałych czynności lewą stronę każdego z tych kółek tego diagramu. Tylko pytanie, jak? No właśnie, jeżeli idąc z lewej strony do prawej, licząc prawe elementy każdego z tych kółek, dodawaliśmy, to teraz cofając się w lewo, będziemy odejmować. I jeżeli dana czynność, na przykład H, było przed F i F, no zróbmy tak, jeżeli F bezpośrednio tylko dawało H, to wystarczy od 28 odjąć ten czas trwania 11 tygodni, czyli najwcześniej tutaj to zdarzenie miało miejsce po 11 tygodniach, po 17 tygodniach, zamyśliłam się. Więc różnica, od razu uzupełniajmy, wynosi 17 minus 17, zapas czasowy jest zerowy, czyli to jest tak zwana czynność krytyczna. Każde, nie czynność tego zdarzenia, zdarzenie krytyczne posiada w tym momencie zapas czasowy 0. A więc to mamy uzupełnione. Teraz zdarzenie G. Jeżeli zdarzenie G, po nim następowało H i to czas trwania tego przejścia wynosił 1 tydzień, to jak od 28 tygodni odejmę 1, mam 27. Od 27, odejmując 20, mam zapas 7 tygodni. Jeżeli teraz wezmę zdarzenie D,
Zdarzenie D, przejście do H zajmowało 16 tygodni. Jeżeli najwcześniej coś się zaczyna po 28 tygodniach, a trwała poprzednia czynność 16 tygodni, to oznacza, że zdarzenie D musiało się zacząć różnica 28 minus 16, czyli po 12 tygodniach najwcześniej można było coś to zacząć, czyli różnica 12 minus 8, 12 minus 4 daje 8, się zamyśliłam znowu. I teraz tak, jeżeli mamy tu dalej 28 i zdarzenie E do zdarzenia H zajmowało to 13 tygodni, taka czynność, to od 28 odejmując czas trwania 13 tygodni, mam w tym momencie zdarzenie E najwcześniej po 15 tygodniach. Jeżeli tu mam 15 tygodni, a tu 9 tygodni, to w tym momencie zapasu mam jeszcze 6 tygodni. Tutaj tak samo się cofając dalej idąc, 15 minus 5 daje 10, co tutaj tym razem przykładowo to rozpisałam, skąd to jest dziesiątka, no i 10 minus 4 daje 6. Co tutaj z czynnością A, to zaraz sobie omówimy. Teraz tak, mam zrobione H, E, B, mam H zrobione, mam D, mam G i teraz F też, więc pytanie, co z czynnością C, zdarzeniem C, przepraszam. Ono jest dość nietypowe, bo ze zdarzenia C wychodzi zdarzenie F i G. W tym przypadku mamy sprawę nietypową, czyli krótko mówiąc od C wychodzą dwie strzałki. Nie jedna, tylko dwie. Więc co wpiszemy, dlaczego tutaj jest ta dziesiątka? Dziesiątka w tym momencie jest wpisana dlatego, że od 17 odejmę 7, czyli mam 10, lub od 27 odejmę 10 i mam 17. Czyli najwcześniej, kiedy może się tutaj ta to zdarzenie C zacząć? No właśnie, musimy wybrać mniejszą liczbę między tym 17 a minus 7, a 27 minus 10, czyli w tym momencie najwcześniej tutaj to zdarzenie C może się zacząć po 10 tygodniach. Jeżeli tu mam 10 i tu mam 10, to luz jest 0. Teraz przejście od zdarzenia A do C trwa 10, czyli 10 minus 10 będzie 0, tak, w tym miejscu, lub 12 minus 4 daje 8, lub 10 minus 4 daje 6. W tym momencie zazwyczaj od razu z automatu pisze się 0, a pytanie dlaczego? No bo zgodnie z takim rozpisaniem, jak mamy tutaj, jeżeli A powoduje wystąpienie zdarzenia B, C, czy tutaj C lub D, czyli kilka strzałek mam od A, to w miejscu A po lewej stronie wpisujemy mniejszą liczbę między różnicami tego najwcześniejszego rozpoczęcia, czy tam zakończenia tego czasu, minus czas trwania. A więc tak czy owak, 10 minus 10 w przypadku ścieżki krytycznej, a A należy do ścieżki krytycznej, ten czas rozpoczęcia na maksymalnie musi być w momencie, minimalnie musi być w momencie zerowym. Także mamy określoną ścieżkę krytyczną A, C, F i H. Jeżeli nie, powiedzmy, widzimy pierwsze zadanie, czy te dane zadanie tylko pierwszy raz i sami tego nie rozwiązujemy, to po takim zapisie, że tutaj po na dole mamy zera, to oznacza, że dana czynność jest, czy tam nie czynność, tylko zdarzenie jest zdarzeniem krytycznym. A więc w tym momencie zdarzenia krytyczne to A, C, F i H, a czynności to jest przejście od A do C, z C do F, z F do H. Łączny czas 28 tygodni. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, to możecie się ze mną kontaktować, czy przez stronę internetową, tak jak to widzicie, zadania-projekty.pl lub pisać bezpośrednio na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam Was do oglądania innych moich filmów, czy z badań operacyjnych, czy z ekonometrii, czy z innych przedmiotów, wszystko w ramach przygotowanych playlist. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, wszystko to, co jest Wam potrzebne, korzystajcie z wszystkiego, co ja Wam przygotowałam. Pozdrawiam.